Witam wszystkich serdecznie na kolejnym grzybobraniu. Dzisiaj jest środa, 22 lipca, bo część osób zarzuca mi, że wrzucam filmiki z ubiegłego roku. Dlatego podaję aktualną datę. Są pierwsze borowiki. Malutkie, bo malutkie, ale powtarzam to w nieskończoność, że takie malutkie są najlepsze. I że nie mam zamiaru ich zostawiać. Myślę, że będą zdrowe. Za chwileczkę sprawdzę, to wam powiem, co się dzieje. Pozdrawiam wszystkich i zaczynamy grzybobranie. Ostatnim razem, jak byłem na grzybkach, to same maleństwa w większości. Dzisiaj myślałem, że coś podrosło, ale wciąż są takie tyle, co wyskakujące z ziemi. Ale takie są najlepsze i myślę, że nazbieramy troszkę. I kolejny borowik. I jeszcze taka sadzawka bagienko. No i uszedłem kilka kroków i kolejne borowiki. Ten tu spod korzenia próbuje się wydostać. Muszę go wyciągnąć. O, nawet z bratem bliźniakiem. I jeszcze jeden. I wcześniej widziałem, ktoś praktycznie całą grzybnię rozgarnął. I kolejne. O, tutaj. Troszkę nadgryziony przez ślimaczka. I jeszcze jeden. Pięknie. Oby takich było więcej. I tu jeszcze pod liściami. I tu jeszcze zauważyłem. Także piękne borowiki się ponownie pojawiły. Tak jak, o, jeszcze kolejne widzę. Troszkę nadgryziony przez ślimaczka, ale coś się może uda skroić z niego. Przez ostatnie kilka dni dosyć mocno u nas padał deszcz. Wilgoć jest niesamowita w lesie. Grzybki wystrzeliły. Jak na razie wszystko zdrowiutkie, to co młode. Spaceruję sobie i czuję, że coś po mnie chodzi po szyi. A tu kleszcz dziad jeden. Już drugi dzisiaj. A dopiero jestem chwilkę w lesie. Trzeba go unicestwić, bo tu zauważyłem kolejne borowiki. W mchu się zakamuflowały. Muszę go jakoś podważyć. O. Złączony był z braciszkiem. Tutaj kawałek dalej. Z daleka widzę też łebki. Kapelusiki sterczą. Dosyć mocno przez ślimaki podgryzione, ale coś odkroimy. No i kolejny borowik. Wygląda, że dosyć sporo ich jest w lesie, ale już cały zjedzony. O, nasze robaki powierzchownie po nim chodzą, ale obok już jest kolejny, który wyskakuje spod liści. Też do połowy już obgryziony. O, i tak co krok to widzę borowiczki. Tak jak wcześniej na
poprzednim filmie mówiłem, że będzie mega wysyp i to się potwierdza, bo takiej drobnicy malutkiej, której nawet nie zbieram ani nie pokazuję, to jest mega ilość. Jak ludzie tu nie przejdą, bo dosyć uczęszczane miejsce, to będzie naprawdę za kilka dni mega. Po drodze spotkałem pełno tak zwanych czarcich jaj. Ktoś je wygrzebał i kopał prawdopodobnie. Nie zbieram takich grzybków. W środku po przekrojeniu jest taka galaretowata konsystencja. Podobno, że bardzo dobre, ale nie próbowałem. Nie mam zamiaru. I kolejne, niedaleko. Borowiki. Aj. Mięciutki, chyba z niego nic. O, widać, że cały podgryziony. Ale jeszcze jest nadzieja na sąsiada, który wystrzelił z boku. Tak spaceruję raptem kilka minut, a tu grzybek za grzybkiem się pokazuje. No i znowu zrobiłem kilka kroków i tak, tu już widzę, że coś wyskakuje. Zobaczcie, jaki okaz i jaki zarazem dziwny. Do góry kapeluszem rośnie. O, odgrzebię go troszkę, żeby wam pokazać. Takie cuda natury się zdarzają. Do góry kołami, że tak powiem. Obok kolejny, malutki. Aj, już mi kapelusik odpadł. Ale tak, inwazja komarów. Normalnie po tych deszczach to się tak ich namnożyło, że nie idzie się od nich opędzić. Tutaj kolejne. No, jak sami widzicie, takich malutkich borowiczków jest pełno. Ale widzę, że tak co kilka metrów jak zrobię, to grzybiarzy też jest moc w lesie, bo co krok to krojone, obcinane nóżki. Ten troszkę podgryziony, ale także są grzybki, są. Myślę, że będzie dobrze. No i kolejny borowik, który wyrasta spod igliwia, ale mocno zakorzeniony. No, usiłuję go wykręcić, ale stawia zaciekły opór. I kolejny piękny borowik. Takich, żeby było jak najwięcej. I kolejne borowiki do słoneczka się pokazują. Takich malutkich jest pełno, pełno. O, jeszcze taki gryzoń sobie tutaj chrapie. Takie coś jak myszka. Zaraz wam pokażę. O. Co to jest za stworek? Jakaś myszka z puchatym ogonkiem. O, smacznie sobie śpi i ją zostawimy. Niech sobie tutaj śpi. A obok wcześniej widziałem to czarcie jajo, o którym wam wspominałem. Coś takiego. Podobno przysmak, nie próbowałem. Przekroję, pokażę wam, jak to wygląda. I że to podobno jest bardzo dobre. No nie wiem, nie próbowałem. A za chwilę pokażę wam skalę wysypu. Jak jest z ilością malutkich. Zobaczcie sami, jakie maleństwa.
zostawię, może za 2-3 dni tutaj wpadnę. Patrzcie, same malutkie takie, tyle co się pojawiają. O, i kolejny, te zostawię, a wezmę tylko te większe. I tak co jakiś czas takie maleństwa są, no ale to aż żal zbierać. Będę tylko te traszki odrobinę większe zabieram. O, takie są najlepsze. Jak powtarzam ja i wielu moich widzów, że takie malutkie są najlepsze do marynaty. I z tym się zawsze zgodzę. O. Kolejny borowik. O, i tu coś kapelusik zgryzło, zostawiło. A tu kolejny. O. I jeszcze jeden tutaj. Tak rozglądam się w międzyczasie i co krok to borowiki widzę. I kolejne piękne borowiki. I tu kawałek dalej już zauważyłem chyba kolejnego. Tak, jest kolejny, ale miękki kapelusz, tu takie maleństwo wychodzi, to zostanie. I tu jeszcze kawałek dalej też coś widzę. O, tutaj sam korzonek, a tu nie wiem, czy coś przetrąciło, czy ktoś go zostawił. Miękki taki, nie za bardzo, ale są kolejne. O, i taki. I obok. Taki borowiczek. I kawałek wyżej jeszcze jeden. Troszkę kapelusik zgryziony, ale piękny borowiczek. No i uszedłem kilka kroków od tego miejsca przed chwileczką, co zrywałem. I kolejne borowiki. Patrzcie, w jakim zagęszczeniu rosną. O. Jeszcze jeden. I takie maleństwo jeszcze tutaj jest. I tu kolejne. Widać, że ktoś chyba dzisiaj musiał rano chodzić, bo to wszystko wygląda na świeże dzisiaj. W tej chwili już jest dosyć późno, słońce już zachodzi. Ale póki grzybki są i jeszcze się widać w lesie, to mam zamiar pochodzić. O, i takie jeszcze są. I kolejny. No w końcu coś dobrego się zamarynuje. Same malutkie, świeżutkie, zdrowiutkie jak do tej pory. O, ten troszkę przez ślimaczka podgryziony, ale nie pogardzimy nim. I tu jeszcze kawałek niżej też widziałem, ale ten już chyba starszy troszkę. Ale podejdziemy i sprawdzimy. O, niech zostanie. Dalej siedzę w tym lesie. Co krok to się borowiki pojawiają. Także z daleka już widać, jakie są grzybki. O, te malutkie, może się posypie fala hejtu, ale widzę niektóre obgryzione. Biorę wszystko, w końcu coś się zamarynuje. O, kapelusik już odpadł. Może nóżka będzie.
O i tam kawałek dalej też już takie malutkie, zjedzone przez ślimaki. O i coś ciekawego. Pierwsze rydze, które pojawiły się na moim terenie. A nie, jednak to nie są rydze. A może? Zaraz sprawdzimy nożykiem. Przykroję, czy puszczają soczek. Tak, rydze. Pierwsze rydze. Jeszcze się nigdy w życiu nie spotkałem. Zawsze to na jesień się zbierało. A teraz w lipcu pojawiły się rydze. I kolejny borowik. O, nawet dwa. A nawet trzy. Oj, cztery. Wyrwały mi się takie malutkie, to już zabiorę ze sobą. Pełno widać grzybków takich. O, jeszcze jeden tu pod nogami, nawet bym go zdeptał. Pełno pod nogami widać krojonych grzybków. O, tutaj ktoś obok obcinał. I tak jak mówiłem, do południa ktoś musiał chodzić. Teraz już wieczorem musiało to wszystko wyskoczyć w ciągu dnia, to maleństwo. I kolejny borowik wyskakuje spod ściółeczki. I mamy następne cudo. I kilka kroków i kolejny borowiczek. Siedzi głęboko, nóżkę ma długą. O. Także nie nagrywam wszystkich tych mniejszych, które zbieram, bo naprawdę są duże ilości. Uchylę rąbka tajemnicy, pokażę wam, ile do tej pory udało się nazbierać. Pół koszyczka i to same drobniutkie takie. I kolejne borowiki. Naprawdę jest strasznie duża ilość. Tu widać, że ktoś już pokroił jakiegoś starszego. O, nawet nie zakrył grzybni. I proszę, i kolejny. Także biorę wszystko jak popadnie. Powtarzam to do skutku. Bardzo dużej ilości grzybiarzy tu chodzą, robią taki bajzel na lesie, że aż za serce ściska. I znowu borowiczki. Jeden. I kawałek dalej. Drugi. Ale ten już zjedzony cały. I jeszcze borowiczek. I kolejny piękny prawdziweczek. Skamuflował się pod gałązkami i w listkach. O, piękny. Oj, dwa braciszki się schowały pod kłodą drewna. Jeden. I drugi. Teren mocno spenetrowany, ale sam jestem zaskoczony. Ten już robaczywy. Niestety. O kilka takich większych, których wam nie pokazałem, okazały się zdrowe. Oj, coś takiego pięknego przed mymi oczami się ukazało. Ale kolos. Zobaczcie. Przepiękny. Zaraz sprawdzimy, czy będzie zdrowiutki, ale wygląda na takiego w miarę. Troszkę przez ślimaczki obgryziony, ale zaraz wam powiem, co się z nim dzieje. No i prawie miałem kanie. Same nóżki zostały takie długie. Ktoś albo zerwał,
albo jakaś zwierzyna skonsumowała. Tam wcześniej też taką nóżkę sterczącą widziałem, a ten duży prawdziwy, którego wcześniej zerwałem, no niestety okazał się robaczywy. I kolejny borowik. No i jest kania. Piękna kania, dopiero się rozwija. Ale ją zabiorę sobie do domu. Teraz takie trochę dłuższe ujęcie, bo zauważyłem już kilka sztuk. Jest pierwszy. Kawałek dalej jest drugi, taki większy. O, siedzi głęboko. Muszę go jakoś wykręcić. O, taki piękny. O, tu jeszcze jeden się zawieruszył. Nawet dwa rosły. I kawałek dalej jeszcze takiego dużego zauważyłem. O, taki zbój. Ale z niego już nic. Cały zjedzony. Niech zostaje, niech się rozsiewa. I jeszcze takie, no mówię, pełno takich borowików. Nie nagrywam wszystkich, bo film by kilka godzin mógł trwać. Jakbym tak chciał wszystkie ładnie nagrać. No i mamy piękne placki, kanie jak malowane. Nagram je, później je sobie zetnę. I sprawdzę, czy są zdrowe. Ta już jakaś taka obgryziona ze wszystkich stron. Ciekawe, co ją tutaj jadło. Kolejny borowiczek. A więc zaczynamy tak. Tu jest borowik. Tu jest drugi. A tu są piękne kanie. Kolejne cudowne kanie. Piękne. Pokażę wam moją dłoń dla porównania, jakie wielkie kapeluchy. I kolejne. I zaraz je zrywam. Tak jak wcześniej wspominałem, już nie nagrywam wszystkiego, bo to by za długo trwało. Ale jest pięknie. Pokażę wam mój skromny koszyczek. Zabrałem sobie dwie kanie, bo tamte niestety okazały się robaczywe. A te sobie spałaszuję na patelni. I takich borowiczków mam cały koszyk. A do samochodu jeszcze troszkę mi zostało. Także mega wysyp.